Oka chęsi widziałem szpionka z kamiennego wigwamu. Słuchajcie, kupiłem dzisiaj po południu, znaczy przed wieczorem, bo byłem, od wczoraj już mi nie pozwolili do hotelu wchodzić. Kupiłem kurczaka i zawiozłem, żebyś, ja nawet nie mogłem dziecka wziąć do cukierni gdzieś, bo nie pozwoli wyjść z dzieckiem. Kupiłem dla nich wszystkie, zobaczcie, już ostyk, kurczaka, żeby zjedli. Oczywiście do hotelu mnie dzisiaj też nie wpuścili. No i proszę ja was, jest jak jest, widzicie. Także coś jest grane na rzeczy, że nie odbiera telefonu. No, Knikusia, zobacz, o, miałaś zjeść, widzisz? Ja myślałem, że tutaj sobie z nią zrobię fajny filmik, że ona wam coś powie tutaj przy tym stoliku. Niestety, to jest Olga, to jest Ukrainka. A ja chciałem, żeby dziecko miało dwoje rodziców. Nie przeszkadzałem jej w niczym. Także, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie. Także, okłamują mnie. Nie wolno mi wejść do hotelu. Nie wolno mi wejść na stołówkę. Przyniosłem dla całej rodziny kurczaka. Jeszcze Nikusi kupiłem taki sopelek. To nie przeszedł przez w Kauflandzie, przez taśmę, bo tam coś tam było poklejone i nie mogła kodu wziąć. A już mówię, nie będę po drugiej, on się wracał. Ale do hotelu wejść nie mogę, bo mi zabraniają, mówią, żebym dzwonił, a Olga telefonu od wczoraj nie odbiera. Z narażeniem życia i zdrowia pojechałem, ściągnąłem ich i takie mam podziękowanie. Że nie wspomnę, że już mnie na chłup posłała na drugi dzień. Widzi, że to dziecko tak kocham, to się tak tym dzieckiem bierze, cały czas poluzuje. Tak wykorzystuje moją miłość do dziecka. Dwa dni taką piękną więź nawiązałem z dzieckiem. Coś jest na rzeczy. Prawdopodobnie ich już nie ma w sieradzu. I nie jestem w stanie nic zrobić. Murzyn zrobił swoje. Cierpienie ojca. Nikt nie zdaje sprawy, jak kocham to dziecko. Jak się mogę, nie mogę się nim nacieszyć nawet. No, mam. Teraz sam mam kurczaka na dwa dni, albo na trzy. Okłamują mnie. Byłem dzisiaj, to proszę państwa, powiedziała mi recepcjonistka, że poszli na spacer. Szukałem ich w parku, nie znalazłem. A nieformalnie już wiem, że ich tam nie ma. Pięknie mnie wykorzystali. Mam swoją Nikusię. Kilka dni tylko ją widziałem. Ani mi się jeść nie chce. Nie, nie będę jadł. Ani mi się jeść nie chce. Ani nie dała mi ustalić, co zrobić, gdzie mają pojechać. Chcieliśmy jej pomóc. Kolega mi też chciał pomóc, żeby im pomóc wszystkim. Ale tak zrobili, jak oni chcą, że musi być.
nie chce mi się jeść, nie będę tego jadł. Nie mam ochoty, nie ma ni kusza, nie może jeść, to i ja nie chce mi się jeść.